Numer 1. Najdłuższy rok w historii. 46. rok przed naszą erą trwał 445 dni i jest najdłuższym rokiem w historii ludzkości. Nazwany został rokiem zamieszania. W tym roku Juliusz Cezar miał dwa dodatkowe miesiące, w dodatku przestępne. Miało to na celu dopasowanie jego nowo utworzonego kalendarza juliańskiego do roku sezonowego. Numer 2. Żywe muchołapki faraonów. Starożytni egipscy faraonowie wykorzystywali swoich niewolników jako wabiki na muchy i żywe muchołapki. Niewolnicy byli smarowani miodem, aby ściągać na siebie muchy i inne dokuczliwe owady. Owady skuszone słodkim przysmakiem atakowały nieszczęsnych niewolników, żywe lepce na muchy, a nie samych faraonów. Pomysłowość ludzi tamtych czasów była naprawdę niesamowita. Numer 3. Celebryci gladiatorzy. Rzymscy gladiatorzy często stawali się celebrytami. Byli niczym superbohaterowie z filmów. Dzieci bawiły się gladiatorskimi figurkami wykonanymi z gliny, a co teraz może wydawać się najdziwniejsze, ich pot był uważany za afrodyzjak, a kobiety dodawały go do produktów stosowanych w pielęgnacji skóry. Numer 4. Odrażający płyn do pukania ust starożytnych Rzymian. Starożytni Rzymianie często używali nieświeżego moczu jako płynu do pukania jamy ustnej. Głównym składnikiem moczu jest amoniak, który działa jako silny środek czyszczący. Mocz stał się tak poszukiwany, że Rzymianie, którzy nim handlowali, musieli płacić podatki od dochodu, naprawdę oburzające. Numer 5. Świnia skazana za śmierć przez sąd. W 1386 roku we Francji przed sąd, a później na stryczek, trafiła świnia. Zaatakowała ona dziecko, które zmarło od poniesionych ran. Świnia została aresztowana, zamknięta w więzieniu, a następnie stanęła przed sądem za morderstwo. Została uznana za winną, a następnie stracona przez powieszenie. Numer 6. Najsłynniejsza morderczyni. Najsłynniejszą seryjną morderczynią była węgierska hrabina Elżbieta Batory, zwana krwawą hrabiną z Cachtitz. Więzy pokrewieństwa łączyły ją jednak nie tylko z przyszłym królem Polski Stefanem Batorym, ale także ludźmi cierpiącymi na różne choroby psychiczne, co było zapewne skutkiem tego, że często miała napady gniewu. Pewnego dnia Elżbieta w złości miała uderzyć służkę tak mocno, że krew z nosa jej ofiary padła na twarz hrabiny. Elżbieta, spojrzawszy w lustro, miała zauważyć, że zniknęły jej zmarszczki. Uwierzyła, że przez odebranie komuś krwi można przejąć fizyczne i duchowe cechy tej osoby. Od tej pory krwawe tortury miały stać się niemalże codziennością na cachtickim zamku. Elżbieta Batory pojmona została przez swego kuzyna hrabiego Tużo, palatyna Węgier. Jej proces rozpoczął się w zamku w Bytyczy, gdzie jeden ze świadków ujawnił znaleziony w komodzie hrabiny rejestr zbrodni, wedle którego śmierć z rąk Elżbiety i jej sług poniosło 650 osób, przeważnie służących młodych kobiet w wieku od 10 do 14 lat. Skazano ją na zamurowanie żywcem w jednej z komnat zamku, z otworem jedynie do podawania pożywienia. Przebywała tam aż do śmierci. Jak się okazuje, cała ta historia to zakłamany mit, który do teraz jest powielany. Prawda jest taka, że Elżbieta była niewinna. Tak naprawdę nigdy nie doszło do żadnego prawdziwego procesu. Nigdy nikogo nie zamordowała. Elżbieta padła ofiarą podłego spisku, który zgotował jej kuzyn Tużo. Nielegalnie ją aresztował, a wszystkie zeznania świadków wymuszone zostały torturami. Niestety zmarła po 4 latach spędzonych w odosobnieniu. Numer 7. Bitwa Napoleona z królikami. Słynny zdobywca Napoleon Bonaparte został kiedyś zaatakowany przez hordę królików. Kiedy poprosił o zorganizowanie polowania na króliki dla siebie i swoich ludzi, króliki zostały wypuszczone z klatek i zakładano, że króliki miały wpaść w panikę i ruszyć do ucieczki. Tak się jednak nie stało, zdezorientowane zwierzęta utworzyły wielką puchatą armię i pognały wprost na Napoleona. Przylgnęły do jego stóp, wspinały się po nogach, pogryzły wyszywaną złotą kurtkę, a nawet próbowały wskoczyć mu na głowę. Władca Francji nie mógł dobrze ustawić swojej broni, bo były za blisko, a próby odpędzenia ich szpicrutą były daremne. Na odsiecz ruszyli oficerowie, łapiąc patyki i bicze, by rozpędzić towarzystwo. Dzięki temu Napoleon mógł schronić się w swoim powozie. Niezrażone tym króliki ruszyły za Bonaparte.
usiłując wtarnąć do środka pojazdu. Dopiero gdy Stangret pogonił konie i ruszono, rozproszyły się połące. Wezwany na dywanik Berthier przyznał, że z braku czasu zamiast łapać dzikie króliki, wykupiono zwierzęta z okolicznych farm. Prawdopodobnie myślały więc, że cesarz jest głównym gospodarzem i wkrótce dostaną posiłek. W ten oto sposób Napoleon został pokonany przez zagłodzone króliki i musiał się wycofać. Numer 8. Zakłamany niski wzrost Napoleona. Większość z nas zna z historii Napoleona jako mężczyznę niskiego wzrostu. Jednak to wcale nie jest prawda. Napoleon był całkiem wysoki jak na czasy, w których żył. Miał około 170 cm wzrostu, gdzie przeciętny wzrost Francuza w XVIII wieku to od 158 do 168 cm wysokości. Według poświadczenia jednego z osobistych lekarzy Napoleona, Francoisa Carlo Antomarciego, Bonaparte w chwili śmierci mierzył 5 stóp i 2 cale. Problem w tym, że w tamtym czasie wzrost podawany był zarówno w stopach francuskich, jak i brytyjskich. Ta druga jednostka była mniejsza i według jej wskazań Bonaparte rzeczywiście uchodziłby za niskiego. Miałby około 158 cm, ale dziś wiadomo, że używał francuskiej miary. W tym wariancie wzrost Napoleona nie wygląda już tak marnie i wynosi około 170 cm. Mit o gabaretach cesarza Francuzów nie wynika jednak wyłącznie z zamieszania wokół systemu miar oraz tego, jak na przestrzeni ostatnich 200 lat urośli Europejczycy. Kwestia ta ma drugie dno, które sprawia, że dyskusja nad kompleksem Napoleona nabiera wymiaru stricte politycznego. Tak naprawdę sprawcą tego zamieszania jest James Gillray. Ten angielski rysownik uznawany jest powszechnie za ojca politycznej karykatury. Niezmiernie trafne i dowcipne rysunki artysty stały się tak popularne, że zyskały moc kształtowania opinii publicznej. Największą ofiarą karykatur tworzonych przez Gillraya stał się właśnie Napoleon Bonaparte. Malował on cesarza Francji jako małego człowieka, aby go ośmieszyć i poniżyć, a my wszyscy daliśmy się na to nabrać. Numer 9. XVIII-wieczne protezy zębowe. Przed XIX wiekiem protezy wykonywano z zębów martwych żołnierzy. Po bitwie pod Waterloo dentyści udali się na pole bitwy, aby szukać najlepszych potrzebnych zębów u tysięcy poległych żołnierzy. Następnie ze swoimi łupami udali się do swoich gabinetów dentystycznych i przekształcili je w protezy dla bezzębnej, bogatej elity. Numer 10. Głośny wybuch Krakatoa. Dźwięk wyemitowany przez erupcję wulkanu Krakatoa w 1883 roku był tak głośny, że pękły błony bębenkowe ludzi oddalonych o 50 km. Obiegnął świat 4 razy i był wyraźnie słyszalny z odległości 4800 km. To tak, jakby stać w Warszawie i słyszeć dźwięk z Kuwejtu. Numer 11. Najkrótsza wojna w historii. Najkrótsza wojna w historii trwała 38 minut. Była to wojna pomiędzy Wielką Brytanią a Zanzibarem i jest znana jako wojna angielsko-zanzibarska. Do wojny doszło 27 sierpnia 1896 roku. Brytyjczycy, którzy mieli większą armię i siłę, oczywiście zwyciężyli. Numer 12. Najszybszy chirurg i 300% śmiertelności. Najszybszy chirurg w historii spowodował 300% śmiertelności przy wykonywanym zabiegu. Szokujące, prawda? Chirurg, Szkot Robert Liston, był uważany za najszybszy skalpel w Anglii. Potrafił amputować kończynę w 28 sekund. Był pionierem szybkiej chirurgii. Szybkość nie zawsze szła w parze z precyzją. Przy jednej z operacji pasja włożona w amputację nogi w 2,5 minuty była tak wielka, że jądra pacjenta przypadkowo spotkał ten sam los co nogę. Następnym razem, wykonując amputację na polu bitwy przed grupą widzów, Liston odciął pacjentowi nogę tak szybko, że przypadkowo odciął palce osobie, która mu pomagała. Jeden mężczyzna, który był świadkiem operacji, z wrażenia upadł i zmarł na atak serca. Następnie pacjent Listona i jego asystent, któremu odciął przypadkowo palce, zmarli z powodu gangreny. Wszystko to czyni go jedynym chirurgiem w historii, który miał 300% śmiertelności w trakcie jednego zabiegu. Jednak to właśnie Robert Liston 21 grudnia 1846 roku w szpitalu uniwersyteckim w Londynie wykonał pierwszą w Europie bezbolesną operację przy użyciu narkozy eterowej. Numer 13. Prorocza powieść o statku Titan.
14 lat przed zatonięciem Tytanika amerykański pisarz i wynalazca peryskopu Morgan Robertson napisał i wydał powieść pod tytułem Futility, znane także jako The Wreck of the Titan. Opublikowana po raz pierwszy w 1898 opowiada o potężnym okręcie pasażerskim zbudowanym w Anglii, nazwanym Titan, który uważany jest za niezatapialny i nie ma na nim wystarczającej ilości łodzi ratunkowych. W czasie jego trzeciej podróży w kwietniu uderza w górę lodową i tonie na północnym Atlantyku. Podobieństwo do katastrofy Titanika jest uderzające. Czy nie uważacie, że to naprawdę dziwny zbieg okoliczności? Napiszcie w komentarzach. Numer 14. Mężczyzna, który przeżył dwa wybuchy nuklearne. Teraz przenosimy się do czasów II wojny światowej. Pewien Japończyk przeżył zarówno bombardowanie atomowe Hiroshimy, jak i później Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi był 29-letnim inżynierem marynarki wojennej. Podczas 3-miesięcznej podróży służbowej do Hiroshimy przeżył wybuch bomby atomowej 6 sierpnia 1945 roku, mimo że był 3 km od strefy zero. 7 sierpnia wrócił pociągiem do swojego rodzinnego miasta Nagasaki. 9 sierpnia, będąc w biurowcu, uderzyła kolejna bomba atomowa zrzucona przez Amerykanów. Yamaguchi przeżył i wyszedł ze zrujnowanego budynku z niewielkimi obrażeniami, oprócz tych, których doznał w Hiroshimie. W ciągu 4 dni przeżył dwa wybuchy nuklearne. Numer 15. Brak wódki w Rosji. Nie do uwierzenia, ale był taki czas w Rosji, kiedy prawie całkowicie skończyły się zapasy wódki. Gdy skończyła się II wojna światowa, imprezy uliczne ogarnęły Związek Radziecki. Trwające przez kilka dni pijaństwo na umór doprowadziły do tego, że wyczerpały się wszystkie krajowe rezerwy wódki. Co najlepsze, jej braki w sklepach zaczęły się w zaledwie 22 godziny po rozpoczęciu imprezowania. To musiał być naprawdę wielki szok dla Rosjan. To już jest koniec tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i pomocy w jego rozwoju. Proszę także o komentarze i klikanie łapek w górę. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!